Hej, hej, witam na moim kanale i witam w kolejnym odcinku Vlogmasa. To, co przygotowałam na dzisiaj, to jest tak naprawdę zwykły czat make-up. Przygotowuję się do rozpoczęcia dnia, chociaż w sumie to nieprawda, bo jest już południe, a za mną 5 godzin pracy, ale rozpoczynam ten dzień w inny sposób, może tak. Planuję dla Was nagrać co najmniej 2 filmy, także mam nadzieję, że się uda i będę choć trochę do przodu. W dzisiejszym filmie będę używać sporo z moich ulubieńców. Nie robię w tym roku filmu pod tytułem Ulubieńcy tego roku, ponieważ jest ich po prostu za dużo. Zrobię natomiast rozczarowania i odkrycia tego roku i myślę, że to będzie po prostu ciekawsze niż Ulubieńcy jako tacy. Natomiast sporo z nich dzisiaj użyję. Będzie to m.in. podkład od Diora, Dior Forever Skin Glow, ta wersja rozświetlająca. To jest coś, co poznałam tak naprawdę dopiero w drugiej połowie tego roku, ale zakochałam się. Naprawdę świetny podkład. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć korektora od Natasha Denona, bo to też jest coś, co ukazało się w tym roku, ale przejęło wszystkie inne moje korektory. To plus ten od Hourglass to są na pewno moi ulubieńcy. Standardowo puder od Givenchy też mój ulubiony. I co tutaj jeszcze wyjęłam? Wyjęłam też róż od Gucci w kolorze 05 Rosy Beige. To też jest kolor, czy w ogóle róż, który na pewno widzieliście na moim kanale, bo ciągle się gdzieś przeplata, bardzo go lubię. Jako bronzer wyjęłam sobie ten z Narsa, Lagunę kremową. Ona jest już tutaj tak na wykończeniu, no i to chyba samo za siebie mówi, bardzo lubię. Jeżeli chodzi o oczy, tutaj oczywiście ulubieńców jest masa, więc ciężko byłoby mi wybrać jednego. Natomiast postanowiłam wyjąć palety, których dawno nie używałam, które bardzo lubię używać i to są dla mnie takie palety, które dobrze mi się kojarzą, przy których nie muszę za bardzo myśleć, co robię, jak blenduję, po prostu robię. I jako, że jest to czat make-up i chciałabym z Wami pogadać, no to uznałam, że takie palety będą najlepsze. I mowa tutaj o paletce od Nomad, Whistler Snow Lodge. To jest już kilkuletnia paleta, która z tego co wiem została już wycofana albo jest wycofywana, chyba już jest wycofana wręcz. Natomiast o tej palecie mówiłam też sporo w zeszłym roku, tuż po otworzeniu kanału i mówiłam właśnie o tym rzędzie zieleni i o tym, że są to moje najzielenie po prostu na świecie, że to jest właśnie ta tonacja taka świerkowa, leśna, która jest przepiękna. Ale prawdą jest, że bardzo dawno nie używam tej palety, więc pora sobie przypomnieć, pora sobie te świerki nałożyć na oczy i mam nadzieję, będzie miło. Natomiast jako, że są to tylko 3 cienie i chciałam jeszcze czegoś bardziej błyszczącego, stwierdziłam, że wyjmę sobie tą mini paletkę od LH Cosmetics, od Lindy Hallberg, ponieważ tutaj jest właśnie taka piękna zielono-niebieskość, więc może użyję tego koloru Crush, albo może tego obok, w wewnętrznym kąciku. Zobaczę, w każdym razie będzie to paletka, którą postaram się podrasować ten makijaż zielony, bardzo prosty, który zrobię właśnie paletą Nomad. To chyba tyle. Oczywiście lista wszystkiego jak zwykle będzie w opisie, razem z linkami, jeżeli coś Wam się bardzo spodoba. I w sumie zaczęłam od tego, co będę używać, a zwykle zaczynam od tego, co jest tematem. Tematem dzisiejszego czat make-upu są marki kosmetyczne, których albo zamierzam kupić więcej, bo tak bardzo mi się spodobały, albo których chcę zaprzestać kupowania, bo po prostu się to nie sprawdza. Będą tutaj marki zarówno takie typowe indie, czyli niezależne, małe, albo też te większe, mainstreamowe, które są do dostania w Sephorach i tego typu drogeriach. Takie pomieszanie trochę z poplątaniem, ale mam nadzieję, że będzie Wam się miło słuchało, a może też robicie ze mną make-up, także będzie fajnie. Dobrze, zacznijmy od bazy. Jako bazę znowu użyję tej od Aurik, bo naprawdę, powiem Wam, przyczepiłam się do niej. Tak jak ją kupiłam niedawno w sumie, jakoś chyba przed Black Friday. Tak, nie mogę przestać jej używać. Bardzo miła i bardzo taka rozświetlająca jako baza. I zacznę może od tych marek, których nie chcę więcej kupować. To może będzie ciekawsze. I wydaje mi się, że część z Was może wiedzieć przynajmniej jedną z nich, być świadoma, że właśnie nie chcę już jej kupować, bo gdzieś tam o tym wspominałam. I mowa tutaj o marce Huda Beauty. To jest marka, którą bardzo próbowałam polubić. Są produkty tej marki, które przez długi czas były w jakichś moich ulubieńcach, które no, użyłam do denka, może nie całe, ale do denka. Na przykład ten bronzer. To jest formalnie Glowish, a nie Huda, ale słuchajcie, wezmę to wszystko pod jeden parasol w tej chwili, bo tak mi jest po prostu łatwiej. Także mówiąc Huda Beauty, mam na myśli także markę Glowish, która należy do Hudy.
Także muszę przyznać, że jest kilka produktów tej marki, które lubię. Właśnie ten bronzer, w którym mam już denko. Lubię też ich róże, chociaż no z czasem, kiedy poznałam inne formulacje, nie jest to moja jakaś ulubiona formuła, ale był czas, kiedy naprawdę używałam dosyć mocno tylko tych róży od Glowish. Uważam, że także mają bardzo fajne kredki do brwi. To też jest coś, czego zużyłam kilka opakowań i jak najbardziej mi się sprawdzało. Znam lepsze, czy są po prostu inne marki, których używam częściej, ale jak gdzieś tam trafiałam na Hudę właśnie na promocji, to no nie ukrywam, że chętnie kupowałam te kredki do brwi. Największy problem miałam tak naprawdę z cieniami, słuchajcie. Ja wiem, że wiele ludzi lubi te formuły Hudy i no, stoi za nimi murem. Ja nie jestem jedną z nich, po prostu. Nie ma tutaj co udziwniać, nie będę też mówić, że ta formuła jest zła, no bo nie jest. Ja po prostu preferuję inne formulacje. Tak to myślę zostawię, chociaż wypadałoby coś więcej powiedzieć. Zauważyłam, że niezależnie od tego, czy kupię dużą paletę, czy kupię małą paletę, nawet jeżeli na początku spodoba mi się i podobają mi się, nie wiem, błyski, bo z matami mam chyba największy problem, jeżeli chodzi o właśnie formułę Hudy, to ja po prostu po nie nie sięgam. Nie są to dla mnie formuły na tyle albo użyteczne, albo łatwe w użytku, właśnie tak jak no, Natasza Denona, muszę to powiedzieć, wybaczcie. Ani te błyski też nie są dla mnie na tyle, nie wiem, interesujące, jakieś oryginalne w mojej kolekcji, żebym właśnie rano robiąc makijaż, czy tam o innej porze, pomyślała tak, muszę sięgnąć teraz po właśnie tą paletkę Huty, bo tam jest, nawet jak tutaj, słuchajcie, w tej paletce Nomad od Indie Marki, tutaj są po prostu bardzo specyficzne zielenie, które kocham. I może nie sięgam po tą paletę, jak chcę zrobić makijaż, nie wiem, w brązach, w czerwieniach, w niebieskościach, w innych kolorach, które są w tej palecie, ale jak myślę o zieleniach, to zawsze ta paleta gdzieś mi po głowie się tam przemyka. I to mam na myśli mówiąc, że formuła bądź kolorystyka jest tym, co mnie po prostu do danej palety przyciąga, no i co sprawia, że ją używam. I niestety ani formuła, ani kolorystyka, którą Huda nam daje, nie jest po prostu dla mnie aż tak atrakcyjna. Myślałam, że tak będzie z paletą Rose Quartz, ponieważ tonacyjnie naprawdę jest to bardzo interesująca paleta. Wydawało mi się, że dosyć oryginalna w mojej kolekcji, no ale okazało się potem z czasem, że nie sięgam po nią, więc ewidentnie albo nie jestem jakoś bardzo zainteresowana tą kolorystyką, albo mam ją po prostu gdzie indziej. Musiałabym się nad tym bardziej zastanowić, czy sięgam po te kolory, czy nie. Wydaje mi się, że sięgam. No to jest coś, na czym musiałabym się dłużej trochę zastanowić. Czy jest po prostu inna paleta, po którą sięgam chętniej, jeżeli chodzi o tą właśnie kolorystykę, taką chłodno-mauve, chłodno-różową. I nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, ale rzeczywiście ta paletka Hudy, Rose Quartz, była u mnie na tak zwanym chopping block i przy ostatnim właśnie declutter zdecydowałam, że muszę spróbować po prostu używać jej więcej i zdecydować, czy zostaje, czy wylatuje, no bo już wystarczającą ilość razy prześlizgnęła się przez to moje declutter. No i mogę Wam już teraz powiedzieć, chociaż pewnie spoileruję, że paleta wyleciała. Nie sięgnęłam, słuchajcie, po nią ani razu, mimo tego, że ją położyłam na biurku, właśnie z tą myślą, żeby jej używać więcej i sobie jakieś, nie wiem, zdanie wyrobić jeszcze raz, przypomnieć sobie, co w tej formule mi się, nie wiem, podoba albo nie podoba, w którąkolwiek stronę, i nie sięgnęłam po nią ani razu. Ani razu, słuchajcie. Także stwierdziłam, że to też jest dobra informacja i to znaczy, że ja po prostu nie potrzebuję tej palety. Już abstrahując, czy mam te kolory, czy nie, tej palety nie potrzebuję. Także poszła na sprzedaż. Podobne zdanie w sumie miałam o tych paletkach dziewiątkach, tych matowych, Cool i Warm Mats. Robiłam recenzję ich na swoim kanale i pamiętam, że właśnie ta wersja chłodna podobała mi się. Natomiast no, ta ciepła niestety była, te kolory były zbyt podobne do siebie. Także ta ciepła wyleciała chyba właśnie w ostatnim declutter, a tej chłodnej dałam szansę, no bo kolorystyka była, może nie kolorystyka, formuła bardziej mi się podobała. Była też tam większa różnorodność albo taki większy kontrast, o, może o to mi bardziej chodzi. Był po prostu bardzo jasny cień, był trochę ciemniejszy cień,
i jakoś więcej sensu miała dla mnie ta paleta właśnie chłodna niż ta ciepła. Ale znowu, jak zapytacie, ile razy po nią sięgnęłam? Zero. Także niestety, to nie jest marka dla mnie. Myślę, że czas przestać się oszukiwać. Pamiętacie na pewno, ile miałam problemów i wniosków na temat ostatniej palety Pretty Grunge. To nie jest marka dla mnie. Po prostu. Także ja pozbywam się wszystkiego ze swojej kolekcji, jeżeli chodzi o tą markę. Myślę, że tych różów i tego bronzera z Glowish też się pozbędę, no bo zwyczajnie po nie sięgam i to nie ma sensu. W bronzerze zrobiłam denko, także ja czuję się już spełniona. W różach nie, w różach mi jeszcze daleko i no zobaczę, czy jakiś kolor mi bardzo tutaj. Wydaje mi się, że ten berry może być warty zostawienia, bo jest dosyć inny. Natomiast te jaśniejsze chyba się ich pozbędę. Na pewno pozbywam się całej kolorówki do oczu. I przechodzę, słuchajcie, dalej, bo naprawdę nie planowałam tyle mówić o Huda Beauty. Tak po prostu wyszło. Następną marką, w zasadzie następne dwie marki, których może nie tyle pozbywam się, co nie będę już kupować więcej póki co, żeby nie było. Też zostawiam sobie zawsze furtkę, jeżeli w marce coś się zmieni, nie, formulacja się zmieni, czy wydadzą po prostu jakiś nowy totalnie produkt, którego będę chciała spróbować, bo będzie mnie interesował, no to zawsze ta furtka powrotna jest. Natomiast no nie będę już tak bardzo się na tych markach skupiać, może o to chodzi, i śledzić, co dokładnie robią. Także taką marką jest też Adept Cosmetics. Teraz będą dwie marki indie. Adept Cosmetics jest to marka indie, niezależna, właśnie nieduża, którą ja odkryłam w zeszłym roku, na początku chyba zeszłego roku, albo jeszcze końcówka poprzedniego, i która totalnie mnie oczarowała. No, słyną z pięknych cieni błyszczących, o takim bardzo dużym impakcie. Bardzo błyszczących, po prostu zostawmy to tak. Nawet jedna z ich palet, Plain Jane Remastered, była moją top 1 w zeszłym roku paletą po prostu. Także tutaj widzicie, jak bardzo ich lubiłam. W tym roku nie kupiłam żadnej ich palety. Chyba, czekajcie. Nie, jednak nie kupiłam. Sprawdziłam właśnie w mailach, że ostatnie dwie palety, które od nich kupiłam, kupiłam w październiku w zeszłym roku. Także w tym roku nic nie kupiłam od nich. Mimo tego, że mieli ciekawe te palety i pojawiły się też takie palety do twarzy, Tria, które też początkowo zwróciły moją uwagę, to jednak koniec końców muszę się z nimi pożegnać, ponieważ ich nowa formuła, czyli formuła, która ukazała się od palety we współpracy z Heather Austin, to jest, od tego czasu mamy po prostu nową formułę, bardziej mokrą, i która dla mnie osobiście jest po prostu, no, trudna w użytku. No, dam radę sobie z nią poradzić i ten makijaż rzeczywiście jest piękny, ale przy tej ilości form, którą mamy w tej chwili, wydaje mi się to po prostu trochę jednak niewarte zachodu. Kolorystycznie bardzo mi się te palety podobają. No wiadomo, jedne mniej, drugie trochę bardziej, ale no formulacyjnie są po prostu w tej chwili inne marki, które trochę bardziej mnie interesują i które nie wywołują u mnie takiej potrzeby jakiegoś specjalnego przygotowania powieki albo specjalnego nakładania. Po prostu nakładam na twarz i tyle. Także z tego względu niestety, no dlatego też nie kupiłam nic od nich w tym roku i nie widzę, żebym kupiła coś w przyszłym, bo nawet jeżeli wydadzą właśnie coś niesamowitego, jakąś historię kolorystyczną, która no będzie bardzo w moim guście, no to zawsze mam z tyłu głowy to, że te formuły są dla Ciebie trudne, więc są na pewno podobne historie kolorystyczne w innych markach. Jeżeli chodzi o właśnie kolorystykę palet, no umówmy się, w zasadzie wszystko zostało już zrobione. I owszem, niektóre formuły czy niektóre kolorystyki są już oczywiście ulepszone, są ciekawsze, może mają, nie wiem, inne wykończenia. Ale generalnie wszystko już zostało zrobione, także no nie warto, według mnie nie warto inwestować w formuły czy w marki, które nie odpowiadają nam w 100%. I trzecia marka, której nie planuję kupować w przyszłym roku, to jest Glamlight. To może być dla niektórych zdziwieniem, ponieważ no, w tym roku kupiłam ich dwie palety, chyba dwie, Chucky i tą dużą Rick and Morty. Ale tutaj podobna sprawa, ta formuła po prostu nie jest, no, nie jest moją ulubioną. Nie jest zła, broń Boże,
jak najbardziej, jeżeli komuś pasuje kolorystyka, wysyłka i tak dalej, to warto na nich spojrzeć, zwłaszcza, że przynajmniej na ich stronie są czasem ciekawe promocje. Ale tu mam wrażenie, że sama zafiksowałam się na tych paletach ze Scooby-Doo, które rzeczywiście dla mnie jakościowo są totalnie genialne. Natomiast wszystkie inne palety, które próbowałam od Glamlight, już nie wywołują u mnie aż takich emocji. Jeżeli chodzi o kolorystykę, te dwie palety, które właśnie kupiłam w tym roku, również, znowu spoiler alert, znajdą się na dole mojego rankingu, jeżeli chodzi o palety, które próbowałam w tym roku, właśnie ze względu na tą kolorystykę i tego, co mi w niej brakuje. Także z tego względu trochę odsuwam się od Glamlight. No jeżeli, oczywiście, jeżeli stworzą coś niesamowitego, bo oni tych kolekcji wypuszczają dosyć dużo, także nie ukrywam, że lubię ich obserwować, lubię patrzeć, co robią. Często też pojawiają się ich palety tutaj w takich odpowiednikach TK Maxa, więc można dostać jakieś ich trochę starsze palety, ale zdumienie aż tak bardzo, nie wiem, z zeszłego roku, taniej właśnie w tego typu sklepach. I miałam tak, słuchajcie, kilka razy już, że właśnie poszłam do, czy to był TJ Maxx w Stanach, czy u nas Marshalls, generalnie to jest ta sama grupa sklepów jak TK Maxx. Poszłam tam i były właśnie palety od Glamlight, były te ich czekoladki Hershey's, ale nie te z tego roku, tylko te w takich, może wkleję tutaj, takich śmiesznych jakby piramidkach, no, w kształcie tych cukierków Hershey's. Bardzo zastanawiałam się, czy ich nie kupić, mimo tego, że totalnie nie były na mojej ani wishliście, ani w ogóle gdzieś z tyłu mojej głowy, że może bym je chciała. Ale wiecie, zobaczyłam, że są na promocji, no bo w takich sklepach jest wszystko tanie i chyba wzięłam najpierw do koszyka ze 3, a potem pochodziłam i wszystkie odłożyłam, także nie ma co. Jest dużo formuł, właśnie między innymi te 3, o których zaraz Wam powiem, które mnie bardziej ekscytują. Tu nie chodzi na to kolorystykę, czy o jakość formuł, ale nawet o taką ekscytację, o to, że podchodzę do danej palety z taką chęcią po prostu użycia, że mi się bardzo miło jej używa. Chyba bardziej o to odczucie mi chodzi, niż o formułę jako taką, bo formuł, dobrych formuł jest potąd. Myślę, że właśnie użyłam nie tego rozświetlacza, co chciałam, ale no trudno, ten też jest słaby, prawda? Użyłam tej paletki z Hourglass Meduzy. Znaczy użyłam rozświetlacza i tego jasnego pudru. Przechodzę więc do oczu, teraz będę mówić o tych markach, których chcę więcej spróbować w przyszłym roku i powiem Wam, że tutaj się o tyle wahałam, że po prostu no nie chciałam mówić za bardzo o markach typowo paletowych, czyli właśnie no głównie indie marki, no zaczynają od palet, nie każda idzie potem w inne kategorie, ale no sporo z nich zostaje przy cieniach, przy paletach, więc tutaj dwie marki, o których będę Wam mówić, są markami, które posiadają no całą gamę tak naprawdę kategorii i produktów kosmetycznych, natomiast jedna to będzie typowo taka indie i cieniowa. Mówi się tak? Cieniowa? Pierwszą marką, której chcę więcej i która sprawia mi bardzo dużo radości, znaczy używanie jej produktów sprawia mi bardzo dużo radości, to jest Dior. To jest marka, którą tak na poważnie poznałam dopiero w tym roku. W tym roku no, skusiłam się na chyba pierwszy produkt. Taki, mówię, do twarzy, bo tam te olejki do ust już jakiś czas temu chyba próbowałam. Sama już teraz nie wiem, przyznam się. Natomiast jeżeli chodzi o takie produkty do twarzy typu podkład, korektor, bronzer, puder, chociaż pudru mogłam wcześniej używać, właśnie róże, rozświetlacz, tego typu produkty do twarzy, wydaje mi się, że po raz pierwszy właśnie w tym roku ich spróbowałam. No i cienie też na dużą skalę w tym roku dopiero. I powiem Wam, że zakochałam się. Tak naprawdę nie ma produktu tej marki, którego bym nie lubiła. Jeszcze się nie nacięłam. Wiem, że na pewno takie produkty są, bo nie wszystko służy nam wszystkim i nie wszystko musi się nam podobać. Natomiast póki co odpłukać jest naprawdę genialnie. I to nawet nie są takie produkty, których po prostu miło mi się używa i cieszę się, że je kupiłam. I tyle. To są produkty, które naprawdę są wysoko w moich gdzieś tam rankingach w głowie. Tak jak na przykład ten podkład. Uważam, że jest piękny. Naprawdę piękny i ma takie naturalne wykończenie, lekko rozświetlające, wcale nie jakoś, wiecie, mocno. I bardzo dobrze się w nim czuję. To jest na pewno podkład taki, no jeden z moich ulubionych ostatnio.
Ale wiecie, że w podkładach u mnie to się często zmienia, także póki co uważam, że ten podkład jest genialny. Kolor też bardzo dobrze mi pasuje, to jest 0CR, czyli chyba najjaśniejszy i ten chłodno-różowy. Według mnie są naprawdę dobry match. Bardzo, ale to bardzo podobają mi się też ich róże. Mam dwa kolory, na razie nie planuję więcej, bo też kolorystycznie jakoś nic mnie tam nie szczególnie nie ujęło więcej. Ale te dwa, które mam, używam naprawdę często, zwłaszcza ten Rosy Beige, który dzisiaj widzieliście. To jest taki chyba mój, no, obok Petal z Les Manatilie. To są takie moje ulubione kolory różu w mojej kolekcji. Zobaczcie, jaka ta zieleń jest piękna. Brak słów. Też biorąc pod uwagę, że ta paletka ma kilka lat i to jest w ogóle pierwsza paletka Nomad Cosmetics, jaką kupiłam, bo ujęłam je kolorystyką i ujęłam je też miejscem, bo jak wiecie, Nomad robi te paletki takie tematyczne, związane z różnymi miejscami na świecie. No i Whistler to jest miejscowość w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej, w której byłam kilka razy. I jakoś, nie wiem, jakoś tak na mnie to wywarło wrażenie, że robią paletkę z taką, no, kanadyjską, można powiedzieć. I ja wtedy byłam dosyć niedługo w Kanadzie. Wydaje mi się, że to był mój pierwszy rok. No, czyli ta paleta ma już ponad 3 lata. Chyba dobrze liczę. Jak źle, to tutaj wrócę, ale wydaje mi się, że dobrze liczę. Przynajmniej jeżeli sobie przypomnę właśnie, gdzie tej palety używałam, w jakim mieszkaniu. Tak generalnie pamiętam, co się działo w którym roku. Po prostu przypominam sobie jakąś akcję z tą, nie wiem, z tą rzeczą, czy cokolwiek. I sobie przypominam, w jakim byłam wtedy miejscu. No i na tej podstawie potrafię określić, w którym to było roku. Bo przeprowadzałam się dosyć dużo w ostatnich, nie wiem, 6 latach. Także to mi ułatwia. Ale wracając do tematu. Także Dior jest tą pierwszą marką. Drugą marką Victoria Beckham. Po prostu. Wiem, że niedawno robiłam ten test tak naprawdę Victoria Beckham na swoim kanale, ale zrobiła ta marka na mnie tak ogromne wrażenie, że to na pewno nie jest koniec. Już Wam sobie mogę powiedzieć, że na takim naszym tutaj kanadyjskim Vinted udało mi się dostać drugi kolor z tych słoiczków, takich tych cieni w słoiczku. Elite Luster to się nazywa. I udało mi się dostać kolor srebrny o nazwie Mirror. To jest właśnie drugi kolor, o którym myślałam, żeby kupić. Ale no, zdecydowałam się w końcu na ten chyba Velvet, ten, który widzieliście w tym moim filmie. Ale ten srebrny również bardzo mi się podobał, zwłaszcza, że on świetnie będzie wyglądał do tej mini mojej paletki wielkości pudełka od zapałek, która jest cała w szarościach, także srebro tam wyglądać będzie obłędnie. Nawet już dostałam tą paczkę wczoraj, także mam go i nie mogę się doczekać, kiedy go użyję. Natomiast samej tej paletki używałam dobrych kilka razy już od tego filmu, tak poza kamerą. Na właśnie jakieś wyjście tam z przyjaciółmi, takie świąteczne, czy tak na co dzień. Bardzo dobrze mi się jej używa. Używałam jej też właśnie w połączeniu z paletką Lisy Eldridge, Sorcery, moja ulubiona paleta od Lisy. I to też są przepiękne kolory, żeby razem je łączyć, a znowu w tamtej od Lisy brakuje mi matów. Jest tam tylko taki cream to powder właśnie zielony i to chyba wszystko z tego, co pamiętam. Reszta to są błyski. Może się mylę, ale generalnie nie ma szarości, więc to wszystko ładnie mi się spina. Także można w sumie powiedzieć, że Victorię przenoszę z tego roku na przyszły dalej, ponieważ w dalszym ciągu jest to marka, którą chcę mocniej poznać. To, co spróbowałam do tej pory, bardzo mi się podoba. Tak patrząc potem w kamerę, nie byłam pewna, czy rzeczywiście ten bronzer nie jest na mnie zbyt czerwony. Ale no nie wiem, no na razie to musi tak zostać. Ale no nie wiem, czy nie powinnam była wybrać wtedy jednak tego koloru jaśniejszego. No trudno. W Victorii też jest fajne to, że przynajmniej te bronzery możemy kupić jako same wkłady, także będzie trochę taniej. I można też podmienić sobie ten kolor łatwo, co mi się bardzo podoba. Bardzo chcę spróbować jej różów. Róż w kremie, w sztyfcie. Bardzo chwalony. I to też jest coś właśnie, co powinnam była kupić, ale już kupowałam tyle, że no gdzieś musiałam tą granicę postawić. No i znowu spuszczam ten kolor. Czuję się jak jakaś leśna rusałka po prostu. A to są trzy cienie na krzyż.
Nawet nie muszę tego podkręcać jakoś bardzo, ale użyję jeszcze tej lindy Halberg-Frey we wewnętrznym kąciku. Jeżeli chodzi o ten wewnętrzny kącik, to jednak pójdę w ten Success, takie żółte, chłodne złoto, ponieważ to mi się będzie łączyć z tym, co dałam na pod łukiem brwiowym. Nie, miałam jakieś zaciemnienie, ale znowu wracając do tematu. Trzecia marka, której chcę się mocniej przyjrzeć w tym roku, w przyszłym roku, to Linda Halberg. Właśnie. To jest marka, która na u mnie, znaczy jest tak samo dostępna w sumie jak u Was, bo jest dostępna online, ale wysyłka jest dosyć droga i wydaje mi się, że oni cła nie wliczają. I właśnie jak zamawiałam chyba właśnie tą paletę, to pamiętam, że tragicznie mnie to kosztowało. Dlatego no nie jest to marka, której mogę jakoś, którą mogę recenzować tak w ciągu roku i zamawiać sobie na bieżąco. Natomiast znowu, jak będę miała okazję zamówić do Polski i to jakoś przywieźć albo przez kogoś przekazać, to na pewno to zrobię i na pewno właśnie na początku przyszłego roku będę miała taką okazję, także może luty, marzec. Gdzieś wtedy planuję robić jakieś większy test tej marki. Chociaż nie wiem, czy to powinnam nazywać testem, skoro coś tam już od nich próbowałam. Ale na pewno nie próbowałam ich kredek, a to jest u mnie w tej chwili na pierwszym miejscu do spróbowania właśnie od Lindy kredki. Chciałabym jeszcze tak po jednym kolorze z jej szminek, ponieważ te dwie, które mam, są bardzo, bardzo naprawdę genialne. Zarówno kolorystycznie, jak i formulacyjnie bardzo mi odpowiadają, także no, chciałabym więcej. Ale to jest takie... Mam dużo szminek, natomiast kredki na pewno bym chciała spróbować i bronzera też bym chciała spróbować, bo widziałam online, że naprawdę fajnie wygląda, a że róże bardzo mi się podobają, no to myślę, że bronzer też. No generalnie, jest to marka, której chciałabym spróbować więcej w tym roku. Na linię wodną nałożyłam kredkę z Make Up Forever Aqua Resist, kolor pencil w kolorze 6 Forest. Ona jest trochę bardziej morska niż to, co bym chciała. Zwłaszcza, że tutaj kredka wygląda, wydaje mi się, bardziej zielono, a na oczach widzę trochę więcej turkusu. Trudno. I nałożę sobie znowu tej jasnej zieleni tutaj na dolną powiekę. I tym, myślę, skończę ten makijaż. Jeszcze coś na usta, ale... Makijaż oczu przynajmniej. Ciekawa bardzo jestem, czy Wy macie takie marki, których może nie chcecie już więcej kupować, bo próbowaliście ich w tym roku, czy w poprzednim, czy no nie musi to być jakaś sprawa bardzo świeża, ale czy są marki, których próbowaliście dosyć intensywnie i po prostu mimo dobrych recenzji, mimo dobrych chęci, coś Wam się nie styka. Tak jak ja mam właśnie na przykład z tą Huną. Naprawdę bardzo chętnie poczytam o takich Waszych markach, a także właśnie jakich marek chcecie nie tyle spróbować, chociaż to też jest ciekawe, ale czy są marki, które właśnie bardzo lubicie, czy spróbowaliście ich trochę, czy w ogóle jest to Wasza ulubiona marka i których chcecie się trzymać w przyszłym roku. Jestem z powrotem, nałożyłam sobie maskarę, dalej ta próbka z Chanel jest męczona przeze mnie, ale już chyba koniec jej jest blisko. Na ustach mam konturówkę, nic nie mogę znaleźć. Konturówka to oczywiście Natasha Denona, kolekcja I Need a Nude, kolor 2,5 Lian. I jeżeli chodzi o szminki, bo chciałam Wam dwie pokazać, dwie moje ulubione szminki, które używam właśnie do tego typu zielonych makijaży. Pierwsza, Natasha Denona znowu, kolor Amorosa. Uważam, że jest to bardzo niedoceniony kolor, ale on wygląda genialnie właśnie do takich chłodnych, ale kolorowych tonów. Ja lubię ją zarówno do fioletów, do niebieskości, do zieleni takich jak ta również, ponieważ ta zieleń idzie bardziej w stronę chłodną, to nie jest ciepła zieleń, także bardzo ładnie z tym się komponuje. To będzie taka bardziej, nie chcę powiedzieć kawa z mlekiem, bo ma różowe tony, ale brąz mimo wszystko nude, ale lekko różowy. Druga szminka, którą bardzo lubię i chyba właśnie dzisiaj jej użyję, jest od Melt Cosmetics. O Melcie nie mówię wystarczająco na tym kanale, natomiast ich szminki są, uważam, niezastąpione. Zwłaszcza właśnie ta seria matowa. I tu mamy kolor Laced.
Przepiękny kolor. Też jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o tą markę. I to jest kolor, o który często jestem pytana, jak go gdzieś noszę. To jest już chłodny nude. I uważam, że przepięknie właśnie komponuje się z takimi zieleniami. Dzisiaj właśnie jego użyję. Nie jest to kolor dla każdego, to przyznam. Nie każdy będzie się czuł dobrze w tak chłodnym i trochę jednak napakowanym szarością brązie. Natomiast ja się czuję w nim znakomicie. Zwłaszcza do zielonych oczu. Uważam, że ten Laced od Melt jest genialny. Także tak. Tak to, słuchajcie, wygląda. Taki jest końcowy makijaż. Mam nadzieję, że było miło, że czegoś się dowiedzieliście. A teraz ja się dowiem w komentarzach Waszych typów, bo ciekawa jestem zwłaszcza tych marek, których nie chcecie już kupować. To jest chyba ten taki, wiecie, pikantny kąsek tego wszystkiego. Także czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Życzę oczywiście przemiłej reszty dnia. Widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasowym odcinku. Pa, pa!